podobno prawdziwi faceci nigdy nie dorastają. Zmieniają tylko zabawki na ostrzejsze. No mnie zawsze marzył się nóż stałej klinice. Natomiast wiedziałem, że będzie to raczej nóż budżetowy, nie jakiś wysmakowany custom. I taki właśnie jest ten nóż. Całkowita długość 235 mm, przy czym ostrego jest tutaj blisko 10 cm. Głownia jest stosunkowo szeroka, ma około 40 mm. Blacha oksydowana, gruba 4 mm z jakiejś węglówki. No i ta oryginalna, paskudna, plastikowa rękojeść. Postanowiliśmy zatem skustomizować ten nóż, wykonując od podstaw rękojeść. Zaprojektowaliśmy ją w narzędziach, na których się znamy. Zaprojektowaliśmy ją w Katie. Katia na platformie 3D Experience dostarcza szerokich narzędzi do projektowania. Tutaj akurat skoncentrowaliśmy się na modelowaniu organicznym, które tutaj w oparciu o odpowiednią aplikację dało możliwości swobodnego formowania tego kształtu przy wykorzystaniu modelowania podziałowego, modelowania Subdivision, które przypomina tak naprawdę formowanie z gliny przez rzeźbiarza, który formuje kształt. Główne założenie to było wyeliminowanie niedoskonałości tej rękojeści. Postanowiliśmy zaślepić tą przelotkę, co w nożach takich bushcraftowych może jest troszkę nierozsądne. Pozbawiamy się możliwości wykonania tutaj takiej pętli, która zapobiega wyślizgnięciu się tego noża przy jakiejś cięższej pracy. Ale z drugiej strony profil, finalny profil tej rękojeści, no, pozwala pewnie trzymać ten nóż w dłoni. Z drugiej strony jelec też zapobiega przesunięciu tego noża i zranieniu nas w tą wewnętrzną część dłoni. Ten projekt powstał dosłownie w parę chwil przy świetnej zabawie. Można go było osadzić w wirtualnej rzeczywistości. Tutaj aplikacja Human Design pozwoliła osadzić go w dłoni wirtualnego manekina i skonfrontować, jak taki projekt będzie reagował z człowiekiem. To się sprawdziło, faktycznie projekt bardzo udany, a finalnie kształt trafił do narzędzi Delmia, gdzie wykonano obróbkę trzyosiową i ten kod poszedł na maszynę autorstwa i konstrukcji z kolei naszych kolegów z działu CAM.